Cześć kochani, witajcie się w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na filmik poświęcony moim olejkom do twarzy. Wrzucałam Wam ostatnio zdjęcie na Instagram, gdzie miałam dosyć sporą kolekcję właśnie serów, jak i olejków do twarzy. I na właśnie tych wszystkich produktach opiera się teraz moja pielęgnacja, także ja staram się znaleźć jakąś idealną mieszankę. Właśnie mieszam, łączę są sera, olejki, kwas hialuronowy, także na tym bazuje głównie moja pielęgnacja. Dzisiaj Wam pokażę cztery produkty, bo to są olejki do twarzy, tak jak widziałyście w pierwszym dniu tej całej serii mieliśmy sera do twarzy, natomiast kończąc serię chciałam Wam umilić niedzielę i może Wam podpowiedzieć niektóre produkty. Także dzisiaj będzie filmik poświęcony właśnie olejkom. I zaczynamy od pierwszego olejku, to jest Clarins, to jest wersja Lotus i to jest produkt, może zacznę tak od spraw technicznych, który posiada szklaną taką, tutaj widzicie szklaną pipetkę. Mamy tutaj 30 ml produktu, cena rynkowa w Douglasie i Sephorze to jest mniej więcej 150 zł, natomiast zdecydowanie na minus 20% możecie go zdobyć za 120 zł, także myślę, że to jest bardzo dobra cena na ten produkt, ponieważ jego starszy brat, czyli Clarins Double Serum, jest o wiele droższy, około 300 zł kosztuje, także myślę, że to jest lepsza wersja, no i przede wszystkim tańsza, także myślę, że na pewno będziecie z niego zadowoleni. I zadowolone przede wszystkim, bo tutaj pewnie większość kobiet mnie ogląda. I tutaj mamy ekstrakt z rozmarynu, eukaliptusa. I zaraz Wam powiem z geranium i lotosu. A także właśnie mamy olejek z orzechów laskowych. I na tym właśnie się głównie opiera cały ten olejek. Także mamy mieszankę naturalnych składników, które nadają się idealnie do skóry mieszanej i tłustej. I jego właściwością jest ujednolicenie struktury, kolorytu skóry i normalizowanie wydzielania się sebum. Ja tutaj się posiłkuję stroną Douglasa, ponieważ na wszystkiego nie da się spamiętać, bo olejek ma naprawdę dużo ciekawych właściwości. Bardzo fajnie współgra z kwasem hialuronowym, którego ja właśnie mieszam z tym olejkiem. Ale zanim kupiłam, czy zanim dostałam w ogóle ten kwas hialuronowy, o którym Wam opowiadałam z tej serii krem dla mnie, to używałam go solo i naprawdę się fajnie sprawdzał. Tak się delikatnie wchłaniał, bardzo ładnie rozpromieniał skórę i naprawdę tak ja miałam wrażenie, że on tak zmiękczał, skoro ona się taka stawała właściwie sprężysta, taka mięciutka. Także naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ten olejek, jest najlepszy moim zdaniem i ten zapach jest taki relaksujący, cytrynowy, rozmarynowy jednocześnie, także on jest bardzo unikatowy. Nie wiem, czy go powąchacie w Douglasie, ale uwierzcie mi, że on jest bardzo kojący, bardzo relaksujący, także to jest jeden z takich moich najlepszych olejków. No i myślę, że jak mi się skończy, to na pewno do niego wrócę, bo to jest takie moje maska, które ja muszę mieć. Nie spieszy mi się z jego zużyciem, ja go stosuję mniej więcej 3-4 dni w tygodniu. Także tak od czwartku do niedzieli właśnie mam taki system swój, że właśnie wtedy go używam. On bardzo ładnie nawilża skórę, regeneruje. Także jest to jeden z takich najlepszych moich olejków, które miałam do tej pory. I dalej olejek, który mi się też bardzo spodobał. No i widzicie, że zużycie już jest naprawdę spore, a mam go chyba 3 tygodnie od tej wyprzedaży w Rossmanie. To jest olejek Evre Magic Rose i to jest olejek różany. I ja wiecie, że jestem zakochana w olejku różanym. Zresztą widzieliście, że ostatnio nawet Gryzen wypuścił różane lody, także ja jestem w siódmym niebie. Produkt ma pipetkę, też jak tamten. Tutaj też mamy 30 ml, tylko tutaj mamy inne troszeczkę buteleczki i się wydaje, że tego Evre jest więcej. Ale słuchajcie, to jest też jeden z moich ulubionych produktów, ponieważ ja zdecydowanie lubię go używać rano i wieczorem do zmywania makijażu. Rano robię sobie taki masaż właśnie. Pierwsze co robię, to właśnie sięgam po ten olejek. Takie dwie duże pipetki sobie nalewam na dłoń. Rozprowadzam, rozgrzewam na dłoniach i rozprowadzam po całej buzi. I używam, słuchajcie, takich ściereczek z mikrofibry. Teraz sobie właśnie kupiłam 5 kolorów, ponieważ na tym mi zawsze zapomina je wyprać. Później muszę wrzucać właśnie na niższą temperaturę z ubraniami. Także postanowiłam sobie kupić 5 takich ściereczek. Na każdy dzień w tygodniu po prostu je wrzucam i taka ściereczka wychodzi nam po złotówce, ponieważ ja je kupiłam za 5 zł, także bardzo Wam polecam. One się dłużej trzymają ciepło zdecydowanie niż ściereczka musinowa, także ja ją po prostu wyciskam, taką nagrzaną kładę, dwa razy właśnie moczę w ciepłej wodzie i zmywam cały olejek z twarzy, także ten produkt możecie właśnie używać do zmywania makijażu jako maseczki, taką dużą, taką grubą warstwę można sobie nałożyć na skórę, 20 minut ponosić i ściągnąć nadmiar. Ja po prostu wmasowuję nadmiar w skórę i to właśnie mi działa jako właśnie maseczka.
Tutaj również do masażu służy, do właśnie zmywania makijażu, jak i po prostu kilka kropel na przykład do naszego kremu czy kwasu hialuronowego, także polecam Wam gorąco. Tutaj Violinka przestrzegała mnie, że właśnie jej coś wyskoczyło i miała naprawdę takie duże problemy po tym olejku. Mnie absolutnie nic się tutaj nie stało, ale bardzo dziękuję, że mnie kochana przestrzegłaś, ponieważ no, miałam pewne obawy, ale naprawdę skóra jest taka promienna, rano jest taka właśnie pobudzona. Jeszcze ten zapach jest taki delikatny, jednocześnie taki prawdziwej róży, także bardzo Wam polecam. Koszt 30 zł, także będę sobie na pewno kupować ten olejek na promocjach. Dajcie znać w ogóle, ile kosztuje na promocjach, jeżeli wiecie. Dalej kolejny olejek, bo jedę tak idę w kolejności, które lubię najbardziej. Kolejny to jest olejek z pestek malin i ten mi się fajnie sprawdza wieczorem, ponieważ jest bardzo wydajny, dosłownie 3-4 kropelki sobie dolewam do kwasu hialuronowego, do serum z Biolik, ja robię sobie taką potrójną mieszankę i powiem Wam szczerze, że ten olejek się bardzo szybko wchłania, jednocześnie używany rano na przykład, jeżeli chcecie, bo mnie na przykład ten olejek z Evre się też fajnie sprawdził rano, w ogóle nie przetłuszcza buzi, nie obciąża jej, także myślę, że dodawany do kwasu hialuronowego rano też Wam się fajnie sprawdzi. Dodatkowo olej z pestek malin działa przeciwutleniająco i antyoksydacyjne, także jeżeli na przykład używacie filtrów, to Wam ten olejek wzmocni działanie tych filtrów i przede wszystkim sam w sobie działa jako filtr przeciwsłoneczny, natomiast nie do końca jest zbadane, przynajmniej tak jak się wczytywałam, to tak nie do końca jest znany ten wskaźnik tego filtru 10 czy 15, do tego już tutaj ciężko się doszukać takich informacji, także również działa właśnie łagodząco, kojąco i myślę, że tutaj ten olejek sprawdzi się do każdego typu skóry, także bardzo Wam polecam i to jest właśnie firma Krem dla mnie, tak jak Wam mówiłam. Tutaj Karolinka tworzy swoje mikstury i bardzo Wam polecam z tej serii właśnie kwas hialuronowy, ponieważ dodam, że nie miałam jeszcze lepszego, także no tutaj właśnie jeżeli chodzi o ten olejek, naprawdę jest świetny. Dalej najmniej przeze mnie stosowany olejek z róży rdzawej, ponieważ on ma bardzo podobny zapach do olejku z pestek malin, ja Wam to mówiłam, to jest firma EcoSpa. Ja po prostu też już nie mam czasami gdzie wcisnąć tych olejków, ale ten staram się używać właśnie co najmniej 2 razy w tygodniu, ponieważ widzę, że on działa bardzo podobnie, to już Wam też mówiłam, do tego olejku z Clarence. Naprawdę bardzo podobne działanie, ta skóra jest tak samo promienna po właśnie jego zastosowaniu. Nie wiem, jakby to się działo na dłuższą metę, ponieważ ja go używam, tak jak Wam mówiłam, no mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, ale myślę, że spróbuję go też zmywać nim makijaż, ponieważ tutaj jak Wam przeczytam, produkt jest w ogóle dostępny na stronie EcoSpa, to tutaj mamy tak, redukuje istnienie i hamowanie powstałych nowych zmarszczek, poprawia elastyczność, tonizuje odcień skóry i znacząco spowalnia proces starzenia się i cechy te potwierdził Uniwersytet Santiago w Chile. Także olejek z róży rdzawej jest rzadko dostępny na stronach, natomiast wiem, że EcoSpa właśnie ma ten produkt. No i tutaj mamy, myślę, że bardzo dobre jakościowe produkty. Ja Wam często chwalę te produkty, one mają świetne opakowania, przyjemne dozowniki. No i tutaj naprawdę firma też idzie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o naturalną pielęgnację. Także jeżeli szukacie czegoś takiego nietypowego typu olej, na przykład z arbuza czy z nasion goji, to myślę, że tam powinnyście poszukać. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza dźwięk, ponieważ jest po prostu dzisiaj tak upalnie, że ja już chyba nie daję rady. Także mam nadzieję, że ta seria Wam się jak zwykle podobała. Dajcie znać, czy chcecie taką serię w sierpniu. Ja się z Wami żegnam. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!